Można w dwojaki sposób mieć relację z Panem Bogiem. Można powiedzieć: Panie Boże, nie ufam Ci i dlatego próbuję rozwiązywać swoje sprawy po swojemu. Oczywiście taka postawa rozłożona gdzieś w historii spowodowała powstawanie ideologii, które miały na celu zaspokojenie wszystkich pragnień ludzkich, a kończyły się totalitarnym zniszczeniem człowieka. Ale można zastosować metodę Maryi w relacji z Panem Bogiem. Maryja powiedziała: oto jestem całą sobą, oto otwieram moje serce, oto pozwalam, żeby Duch Święty nie tylko przelatywał obok mnie, ale spoczywał na moim sercu. Oto oddaję Ci moje życie, ponieważ Ty jesteś Stwórcą, Ty jesteś Mistrzem, Ty jesteś tym, który może pokierować moim życiem. Myślę, że taka postawa jest takim bardzo dobrym antidotum na nasze egoizmy. W momencie, kiedy mówimy: oto jestem gotowy do służby. Wielu Polaków ostatnio to uczyniło, kiedy na granicach pojawili się nasi bracia Ukraińcy. Nie kalkulowali. Powiedzieli Panu Bogu, nawet będąc głęboko niewierzącymi: oto jestem. I Pan Bóg wykorzystał cudownie tę otwartość i tę gotowość.